Cześć, z tej strony ja, Anna Sarwa, trenerka zdrowia. Witajcie już w 10. odcinku Keto Q&A. Nie spodziewaliśmy się z panem Awokado, że ta seria po prostu tak tutaj nam się rozkręci, że będzie zainteresowanie, że będą wasze pytania, na które ciągle po prostu jeszcze nie odpowiedzieliśmy na nie wszystkie i cały czas pojawiają się nowe. Także przed nami kolejna porcja bardzo ciekawych pytań i moich odpowiedzi. Pamiętajcie, że w opisie filmu znajdziecie wszystkie pytania razem z minutami tego filmu, w którym udzielam odpowiedzi, więc możecie sobie bezpośrednio przejść do interesującego was pytania. A my zaczynamy. Pierwsze pytanie jest od Agnieszki. Co myślisz o diecie MAD? Czyli Modified Atkins Diet, czyli zmodyfikowana dieta Atkinsa. I tutaj Agnieszka podaje proporcje 30% białka, 65% tłuszczów i 5% węglowodanów. Dla kogoś, kto chce zredukować, lepiej się poczuć i ma problem z utrzymaniem diety keto przez upodobanie do białka. Agnieszko, uważam, że to makro, które podajesz, jest całkiem spoko właśnie pod redukcję. To na pewno, bo wtedy zazwyczaj właśnie zmniejszamy ilość tłuszczów, szczególnie nasyconych, zwiększamy białko, węgle, no zazwyczaj jeszcze pozostają na dość niskim poziomie, chociaż nie zawsze to zależy też od naszej między innymi aktywności fizycznej. Natomiast jakby tutaj w ogóle jest jedna ważna rzecz. Czym jest dieta ketogeniczna? To nie jest dieta, której makro to jest 80% tłuszczów, 15% białka, 5% węglowodanów. Rzeczywiście przyjęło się takie makro standardowe dla procesu ketoadaptacji, ale też nie zawsze ono jest rzeczywiście takie i nie zawsze tylko takie makro umożliwia nam wejście w stan ketozy. No a później ono też jest modyfikowane, więc tak naprawdę ketoza to jest każde żywienie, które umożliwia nam wytwarzanie w organizmie ciał ketonowych, czyli bycie w stanie ketozy. I prawdopodobnie na takim zmodyfikowanym Atkinsie ty będziesz w stanie ketozy, więc to nadal jakby jest żywienie ketogeniczne. Także uważam, że tak, oczywiście dbamy o odżywczość, diety i tak dalej, to o tym chyba nie muszę przypominać. Natomiast jakby summa summarum, moim zdaniem te węglowodany nie powinny długo pozostawać na poziomie 5%, tylko powinniśmy po prostu stopniowo iść z nimi w górę albo podnosić je od czasu do czasu. Tutaj już tych strategii jest wiele. Natomiast według mnie białko możemy procentowo zwiększać i wcale nie będzie nas to wyrzucać zazwyczaj z ketozy. Także jeżeli jakby takie makro pomoże ci w jakimś takim utrzymaniu rygoru i chcesz to sobie sprawdzać, to nie widzę przeciwwskazań, ale pamiętajmy jakby o tym, żeby też jakby dążyć do tego, żeby to nasze jedzenie było bardziej intuicyjne, żeby było zróżnicowane, żeby na tym talerzu było kolorowo, było pięknie i smacznie. I żeby po prostu jeść to, co nam służy, a nie trzymać się jakichś sztywnych ram albo restrykcji, bo to na pewno w długim okresie czasu dla nikogo nie będzie dobre. Kolejne pytanie. Jestem 5. tydzień na diecie ketogenicznej, prawidłowo zaadaptowana glukoza 80, ketony 1,5, badania przed bardzo dobre, śniadanie o 10, kule odporne o 14, obiad kolacja o 19. A po około godzinie od śniadania mam podwyższoną temperaturę 37-37,5, odczuwam jako stan podgorączkowy, znika po około 3 godzinach. Czy to ma związek z keto? Tak, może to mieć związek z ketozą, dlatego że po prostu duża podaż energii, szczególnie na początku jakby naszej ketodrogi, może właśnie sprawiać, że podnosi nam się temperatura naszego ciała, dlatego że po prostu poprzez zwiększoną temperaturę nasz organizm tej energii może się pozbyć. Prawdopodobnie to u Ciebie minie, chociaż oczywiście tutaj jakby nie znając przypadku, ja nie jestem w stanie wykluczyć wszystkich innych możliwości, które tutaj mogą powodować tą podwyższoną temperaturę. Ale według mnie warto byłoby przyjrzeć się temu właśnie co jemy, bo być może na przykład jest za dużo tego tłuszczu, być może za późno jest kolacja i tutaj jeszcze to śniadanie, chociaż tutaj ono jest o 10, więc i tak nie jakoś bardzo wcześnie, więc być może warto spróbować po prostu troszkę zmienić makroskładniki, lepiej to dopasować, żeby rzeczywiście
nie jakby starać się, żeby ta temperatura nam nie szła w górę, jeżeli ona idzie w górę dlatego, że po prostu mamy za dużą podaż kalorii, a nie do końca potrafimy jeszcze właśnie je efektywnie wykorzystać, czyli te kalorie z tłuszczu. Więc tutaj właśnie może mniej nasyconych, to też powinno pomóc. Natomiast rzeczywiście zdarza się, że niektóre osoby na początku keto mają czasem podwyższoną temperaturę. To oczywiście nie jest częsty przypadek i wręcz powiedziałabym, że niewielka ilość osób się z tym spotkała. No ale też pamiętajmy o tym, żeby jakby jeżeli nic się nie zmieni w dłuższym okresie czasu, no to żeby po prostu poszukać przyczyny, bo być może ona jest całkiem inna. Mam pytanie co do wypieków z użyciem mąki migdałowej. Bardzo fajne pytanie. W sieci jest pełno przepisów ketogenicznych z jej użyciem, a dowiedziałam się, że mąka migdałowa nie nadaje się do wypieków, bo zawiera za dużo kwasów tłuszczowych wielonasyconych, to powinno być nienasyconych, które są niestabilne termicznie. Jakie jest Twoje zdanie na ten temat i czy sama używasz tej mąki do wypieków ketogenicznych? Tak, ja używam tej mąki do wypieków ketogenicznych. Czy jest to najlepsza, najzdrowsza opcja? Pewnie nie. Ponieważ już po pierwsze, mąka migdałowa powstaje z migdałów, więc już mamy jakiś proces przetworzenia, no bo po prostu rozdrobnione są te migdały dość mocno. Po drugie, wsadzamy to do piekarnika, więc jest to kolejne przetworzenie tego produktu, więc oczywiście zdrowsze i bardziej naturalne dla naszego organizmu będzie zjedzenie samych migdałów, a jeszcze lepiej namoczenie ich wcześniej, na przykład w nocy, żeby zmniejszyć ilość kwasu fitynowego, który nam trochę jakby zmniejsza wchłanianie tych pierwiastków, które są w migdałach, na przykład magnezu itd., itd. Natomiast no jeżeli chcemy na keto czuć się normalnie, bo na przykład dla nas normalnie to zjeść bułkę, to rzeczywiście w moich przepisach również są keto bułki migdałowe. Zresztą możecie też sobie zakupić już takie gotowe mieszanki, bardzo fajne właśnie na keto bułki czy na keto chleb i bardzo często jest tam użyta mąka migdałowa, bo po prostu to jest wtedy smaczne. I teraz co ciekawe, ja miałam takie wątpliwości, no bo rzeczywiście przez to, że tłuszcze nienasycone mogą ulegać utlenianiu w wysokich temperaturach i z nich mogą na przykład powstawać tłuszcze trans, to ja jakby zastanawiałam się nad tym, na ile rzeczywiście możemy sobie to w ten sposób zastępować i na przykład czy codziennie, jak będziemy jeść taką keto bułkę, to nie za dużo będzie tłuszczów trans. I tutaj są dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że prawdopodobnie lepsze to niż zjedzenie białej buły, jeżeli jakby zależy nam na keto. I też nie ma co popadać w takie totalne skrajności, bo to też nie jest tak, że my jemy nie wiadomo ile tych po prostu wypieków i raczej są to na przykład okazyjne albo nawet od święta tylko, jeżeli ktoś nie je keto pieczywa na mące migdałowej, więc tutaj nie ma co popadać w skrajności. Ale odezwałam się do eSuperfood, bo oni od właśnie jakiegoś czasu sprzedają bardzo fajną mieszankę na keto bułki i słuchajcie, dostałam taką informację. Firma, która produkuje właśnie tą mieszankę do keto bułek, oddała właśnie takie już swoje keto bułki z tej mieszanki do laboratorium. I ja Wam tu nawet na ekranie pokażę, jak to wszystko wyglądało. I słuchajcie, mnie te wyniki naprawdę zadziwiły, bo zobaczcie, że w tych keto bułkach, które są na mące migdałowej, jeżeli sobie popatrzymy na tłuszcze, to właśnie kwasów tłuszczowych trans na 100 gramów mamy mniej niż 0,06 gramów. I wygląda na to, że problem wcale nie jest aż taki straszny, jak to niektórzy przedstawiają. Co więcej, jeżeli chcemy jakby zmniejszyć to ryzyko utleniania się kwasów tłuszczowych, to po pierwsze, no starajmy się po prostu piec w niższych temperaturach. Być może nie 180, a na przykład upieczemy troszkę dłużej, ale w 150 czy 160 stopniach. Bo tutaj też widziałam takie opracowania, które pokazywały, że rzeczywiście jak jest poniżej 180 stopni, to mniej jest tego utleniania tych kwasów tłuszczowych. To jest jedno. A ja też zastanawiałam się, co zrobić, żeby jakby to ograniczyć. No i zobaczcie, możemy tak naprawdę zastosować przeciwutleniacze, czyli takie substancje, które nam pomogą trochę ten proces jakby redukować. Na to nie mam badań, ale jakby z mojej logiki, z mojego myślenia, oczywiście mogę się mylić, tak wychodzi. I na przykład takim przeciwutleniaczem, no bo też nie wszystko do wypieków pasuje, ale takim przeciwutleniaczem jest cynamon. I na przykład ja mam przepis, z którego wiele osób korzysta już, na takie muffinki cynamonowe.
które są właśnie z mąką migdałową i tam właśnie no, jest w składzie cynamon i jest tego dość sporo. I nie dość, że one są bardzo smaczne, to mam taką nadzieję, że ten cynamon, czyli przeciwutleniacz zawarty w tych muffinkach sprawia, że jakby jeszcze mniej się narażamy na to utlenianie właśnie tłuszczów nienasyconych z mąki migdałowej. Ale tak czy inaczej, ja nie lubię takiej zero-jedynkowości w życiu ani w żywieniu i uważam, że oczywiście spalanie boczku na skwarki nie będzie zdrowe i nie jest zdrowe i objadanie się zamiennikami pieczywa na keto też nie będzie zdrowe, ale jeżeli chcemy od czasu do czasu na przykład upiec sobie babkę wielkanocną, świąteczną, na którą właśnie był przepis na święta na moim kanale, czy zjeść keto bułkę, to też jakby nie popadajmy w takie skrajności i na pewno nic strasznego nam się od tego nie stanie. A jak widzicie, wyniki badań też bywają zaskakujące i pokazują, że niekoniecznie to jest aż tak niezdrowe, jak niektórzy twierdzą. Kamila zadała bardzo ciekawe pytanie i w ogóle Kamila, dziękuję Ci za to pytanie, bo ono po prostu pozwoliło mi znaleźć pewną bardzo ważną informację, pewien błąd, o którym Wam zaraz powiem. Pytanie od Kamili. Czy można obniżać wartości netto węglowodanów przez dodawanie błonnika? Na przykład chcę zjeść jakąś ilość rzeczy w ciągu dnia, ale łącznie one przekroczą 20-30 gramów netto. Jeśli zjem 30 gramów siemienia lnianego, czyli na przykład nasion chia, to błonnik pomniejszy łączną wartość węgli netto o kilka gram. Czy dobrze myślę? Czy trzeba jednak liczyć węgle netto zawsze z każdej rzeczy, a dodatkowy zastrzyk błonnika nic nie zmieni? No i na początku odpowiedź na to pytanie wydała mi się oczywista, i bo ona jest w sumie oczywista, bo Kamilo, jeżeli na przykład mamy nasiona chia, czy mamy błonnik, to mamy węglowodany brutto i ten błonnik jest wsadzony w węglowodany brutto tego danego produktu. Czyli na przykład, jeżeli będzie w czymś 20 gramów węglowodanów brutto, na przykład w nasionach chia, z czego tylko 2 gramy to będą węglowodany netto, to znaczy, że 18 gramów to jest błonnik, ale ten błonnik jest w węglach brutto. Więc tak naprawdę jakby to nam nie zniweluje tego, że zjemy sobie na przykład całego banana, który ma prawie 30 gramów, czy może tam 20 parę węglowodanów netto, tak? Mam nadzieję, że się tutaj rozumiemy. Błonnik wlicza się w węglowodany brutto. Więc od tych brutto dopiero odejmujemy netto. Dlatego nawet jeżeli dodamy coś, co jest bogate w błonnik, to i tak po odjęciu zawsze tam nawet będziemy jeszcze parę gramów węglowodanów netto na plusie. No i tak też liczą aplikacje. Ja liczę w aplikacji Tick Diet, kiedy przygotowuję jadłospisy dla moich podopiecznych. I tak też liczy Carb Manager, bo to sprawdziłam. Ale tak sobie myślałam, skąd się to pytanie wzięło? I słuchajcie, weszłam na Fitatu. I tam wpisałam sobie, właśnie to siemielniane, chyba siemielniane wpisałam, bo od niedawna Fitatu liczy też węglowodany netto. I moi drodzy, tam jest błąd. Ja muszę do nich napisać, albo jak Wy macie jakiś kontakt, to też możecie się tam odezwać, może nas będzie więcej. Ale z tego, co ja sprawdziłam, to rzeczywiście, jeżeli na przykład zjemy jednego banana i zjemy powiedzmy 100 gramów węglowodanów, 100 gramów siemienia lnianego przykładowo, to się okaże, że węglowodanów netto mamy 0, chociaż to i tak dobrze, że dali 0, a nie na minusie, bo im powinno wyjść na minusie. Bo rzeczywiście oni podają błonnik w siemieniu lnianym, a nie wliczają go do węglowodanów brutto. I to jest błędem. No i w takim właśnie przypadku błędnego liczenia, no to rzeczywiście te węglowodany nam mogą zlecieć. Więc tutaj uważajcie na Fitatu. Nie wiem, jak pozostałe liczniki. Na pewno Carb Manager liczy to dobrze. Także przypuszczam, że Kamila mogła właśnie sobie w Fitatu zacząć liczyć i takie tutaj fajne rzeczy jej powychodziły. Ale niestety, droga Kamilo, tak nie jest. Ponieważ nawet produkty bogate w błonnik będą miały węglowodany. Ale dobra wiadomość jest taka, że wcale nie jest tak, że Ty nie możesz przekroczyć 20 czy 30 gramów węglowodanów netto, bo zazwyczaj możesz i to Cię nie wyrzuci z ketozy, także warto sobie ten stan optymalizować. Kolejne pytanie. Czy makro i kaloryka musi być codziennie taka sama jak po adaptacji, czy ma się zgadzać na przestrzeni tygodnia? Chodzi mi o rotację białka, tłuszczu, węglowodany oczywiście nisko każdego dnia.
Może się różnić, natomiast na pewno nie będzie to dobre, żeby po prostu mieć jeden dzień bardzo białkowy, a drugi dzień bardzo tłuszczowy. Wręcz nawet jest to trochę niemożliwe, no bo większość produktów ma, jeżeli mamy na przykład, mówimy tutaj o nawet produktach białkowych, no to ma również jakby dodatek tłuszczu, albo ten tłuszcz powinniśmy dodawać do potraw i na przykład nawet jakieś pierś z kurczaka, która jest głównie białkiem, no to fajnie jest ją z jakimś tłuszczem tutaj wymieszać. Także z umiarem, prawdopodobnie taka rotacja jakby tych proporcji nie wyrzuci cię z ketozy, natomiast tutaj jeżeli chodzi o białka i tłuszcze, no to też uważam, że na przykład 80% białka jednego dnia, no to nie będzie najlepsza opcja, tylko warto mieć to w miarę na stabilnym poziomie, ale też nie musimy tego liczyć co do grama i jak tu będzie 10, 15 czy nawet 20% więcej, to raczej nic się nie stanie. Zresztą zazwyczaj większa ilość białka nie wyrzuca nas z keto i tutaj odsyłam Was do filmu o glukoneogenezie i o mitach, które wokół niej niestety krążą. Natomiast jeżeli chodzi o kalorykę, bo tam też było pytanie o rotację kaloryczności, to rzeczywiście możemy ją rotować, typu na przykład ADF, taka strategia, kiedy co drugi dzień pościmy albo jemy tylko jeden posiłek i to nawet może pozytywnie wpłynąć na jakby szybkość naszego metabolizmu, na redukcję, jeżeli komuś na tym zależy, albo na poprawę apetytu wręcz. Więc tutaj pod kątem kaloryczności rzeczywiście zdecydowanie lepiej jest patrzeć na tydzień czasu i to powinna być dla nas taka najważniejsza jednostka jakby, w której rozpatrujemy nasze żywienie, a nie tylko jeden dzień. Także kalorie jak najbardziej w okresie tygodnia, natomiast no makro to tutaj troszeczkę już musimy bardziej uważać, ale też nie podchodzić do tego po prostu z wagą i także po prostu co do grama, bo to zupełnie nie jest potrzebne. Kolejne pytanie. Jakie są te cukry w siemieniu lnianym? Tu znowu widzę siemię lniane dzisiaj, bo napisane jest, że 17 gramów na 100, więc można z 3 łyżek zrobić, ale czy naprawdę mam uważać, jakbym zjadł 7 gramów cukru. Czy to są jakieś cukry mniej wchłanialne, bo kompletnie nie czuć słodkości? No więc tak. Po pierwsze, to nie wiem skąd wzięło Ci się aż 17 gramów węglowodanów w siemieniu lnianym na 100 gramów, bo według mnie i według, nawet jeszcze to sprawdziłam w kilku tabelach, to jest maksymalnie 2 gramy węglowodanów w takim siemieniu lnianym na 100 gramów. To jest jedno. Poza tym raczej 3 łyżkami 100 gramów nie uzupełnisz, chyba że masz ogromne te łyżki. Także warto sobie chociaż jednorazowo sprawdzić, ile to będzie rzeczywiście to 100 gramów siemienia lnianego. I też, tak jak błonnik jest bardzo ważny w naszym żywieniu i warto jest go jeść na odpowiednim poziomie, to znowu za duża ilość błonnika też nie będzie dobra, szczególnie jeśli byśmy go łączyli z posiłkiem, bo też trochę nam blokuje wchłanianie substancji odżywczych z danego posiłku. Także o tym też pamiętajcie. A jeśli jeszcze chodzi o ten słodki smak, to nie zawsze jest tak, że słodki smak równa się węglowodany, bo z jednej strony mamy słodziki, które są słodkie, typu erytrol na przykład, stevia, a nie mają tych węglowodanów, a z drugiej strony mamy też produkty wysokowęglowodanowe, które wcale takie słodkie nie są, no bo na przykład pszenica, czy na przykład ta bułka pszenna, no to nie ma raczej wyczuwalnej jakiejś ogromnej słodyczy, no a jednak ma tych węglowodanów bardzo dużo, więc nie zawsze jakby możemy się kierować tym słodkim smakiem, żeby oceniać rzeczywiście ilość węglowodanów w danym produkcie. Proszę o poruszenie tematu mgły mózgowej. Adaptacja poprawna, kolejne tygodnie na keto okropna mgła. Zmieniłam makro po adaptacji, pilnuję wody, błonnika, omega-3, potasu, sodu, lekki trening. Wszystko książkowo, skąd ta mgła? Moja droga, ciężko mi powiedzieć, bo z tego co piszesz, no to wygląda na to, że właśnie wszystko robisz książkowo. Natomiast no być może coś się po drodze dzieje. Jakby temat mgły mózgowej w ogóle jest mega obszerny i być może na ten temat to trzeba zrobić w ogóle odcinek i na temat jakby naszej pracy, naszego mózgu i takiej jakby tych neurotransmiterów i porównania tego właśnie z keto. Natomiast ogólnie przyjmuje się i większość osób odczuwa wręcz poprawę pracy mózgu i właśnie pozbywa się tej mgły mózgowej.
to, co może się dziać, bo tak, jeżeli zwiększyłaś węglowodany, jeżeli jesteś po adaptacji, zmieniłaś makro, no to tutaj ten błąd raczej wykluczamy. Na pewno, jeżeli jest duża ilość stresu, to samo to może spowodować mgłę mózgową, czy na przykład brak snu. Jeżeli zaniedbujesz sen, to nieważne, czy jesteś na keto, czy nie, ta mgła mózgowa i inne dolegliwości mogą się poprawić, pojawić. Poza tym, jakieś zmiany hormonalne, na przykład jeżeli keto wpłynęło na to, że coś hormonalnie się zadziało niekoniecznie dobrze, bo na przykład uwydatniło jakieś problemy w naszym organizmie, które gdzieś tam miały miejsce i na początku rzeczywiście mogło się tak zdarzyć, no to znowu tutaj też trzeba by to sprawdzić. No i jeżeli bierzemy jakieś leki, czy mamy jakieś problemy zdrowotne, no to na to również, to on również może wpłynąć na tą mgłę mózgową. Także no, czynników jest cała masa. Na pewno warto byłoby się po prostu przyjrzeć raz jeszcze albo ze specjalistą całemu temu procesowi, jeżeli ta mgła nie będzie ustępować. Być może jest też taka opcja i czasami u niektórych osób przy nie do końca dobrze prowadzonym keto albo może nawet dobrze prowadzonym, ale niedopasowanym do tej konkretnej osoby może się pojawić wysoki poziom glukozy. Może się to wiązać z tym zjawiskiem, o którym mówiłam w jednym z filmów Adaptive Glucose Sparing, ale niekoniecznie. A jeżeli masz wysokie poziomy cukru we krwi, no to również może to właśnie wpływać na tą mgłę mózgową. Także być może zmierz sobie właśnie poziom glukozy i to też pomoże Ci znaleźć odpowiedź na to, skąd to gorsze samopoczucie. Kolejne pytanie, jak przejść z Dąbrowskiej na keto? To pytanie już wiele osób też zadało mi bezpośrednio w mailu i myślę, że w ogóle wyjście z Dąbrowskiej na keto omówimy sobie w jednym z kolejnych filmów we wtorek. Natomiast w skrócie, rzeczywiście teraz wręcz dr Dąbrowska gdzieś tam jako jedną z metod pokazuje wyjście z jej postu poprzez stan ketozy i to macie opisane w książce, jednej z nowszych książek właśnie dotyczących postów Dąbrowskiej. Ja ją widziałam, chyba mój tata mi ją pokazywał właśnie pod kątem keto, także to jest tam opisane. Ja pamiętam, że miałam pewne zastrzeżenia co do tych metod, no ale możecie się na początek tym posłużyć. Na pewno zwiększamy ilość tłuszczów, ale nie tych, pamiętamy o cały czas o lekkostrawności diety i raczej o tym, żeby właśnie wchodzić powoli w olej MCT, bardziej w tłuszcze nienasycone, nie rzucać się na pewno na źródła zwierzęce. To też jeszcze zależy od tego, jak długo jakby byliśmy na poście Dąbrowskiej, no ale jeżeli rzeczywiście zbliżyliśmy się do tego czasu jakby maksymalnego, no to po kilku tygodniach zjedzenie boczku czy karkówki nie będzie dobrym pomysłem tak od razu, więc na pewno pamiętajmy to, żeby to było lekkostrawne i sięgajmy bardziej po MCT, jakieś nienasycone tłuszcze, roślinne źródła i w bardziej tą stroną tutaj idziemy. Kolejne pytanie od Agaty, jak to jest z ketozą przy miesiączce? Czy warto z niej wychodzić na ten ciężki dla niektórych kobiet czas? Czy bycie na keto podczas okresu jest dla nas dobre? Agato, zapraszam Cię do wcześniejszego Keto Q&A, w którym mówiłam właśnie o tym, jak w konkretne dni cyklu menstruacyjnego to się zmienia. Jeżeli Ty odczuwasz dyskomfort i potrzebujesz tych węglowodanów więcej, no to po prostu jedz ich więcej. Natomiast ogólnie w tej ostatniej fazie cyklu, czyli zaraz przed miesiączką, powinnyśmy zwiększać węglowodany. Natomiast jakby podczas samego miesiączkowania być może wypróbuj sobie większą ilość białka i to powinno Ci pomóc. No, chociaż oczywiście to jest bardzo indywidualna sprawa i jak czujesz akurat na początku cyklu no, większą potrzebę węglowodanów, no to uważam, że powinnaś się po prostu posłuchać swojego organizmu, ale fizjologicznie, hormonalnie u kobiet rzeczywiście w pierwszej jakby części naszego cyklu raczej właśnie tych węglowodanów może być mniej, podczas menstruacji więcej białka, a przed okresem zwiększamy tą ilość białka, więc być może jak spróbujesz przy kolejnym jakby cyklu taką strategię, to też automatycznie podczas samej menstruacji poczujesz się lepiej. Także to do sprawdzenia i do przetestowania. Moi drodzy, to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam oczywiście do zadawania kolejnych pytań. Na te, które jeszcze nam tutaj zostały, a jest ich sporo, będę odpowiadać w kolejnych odcinkach. A tymczasem pozdrawiam Was ciepło i do zobaczenia. Cześć!